Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj wspólnie sprawdzamy jeden z najbardziej atrakcyjnych cenowo trenażerów typu Direct Drive. Jest to Elite Zumo. Jest to trenażer z napędem bezpośrednim. To znaczy, że nie ma tutaj tylnego koła. Wystarczy tylko i wyłącznie tylny widelec naszego roweru oraz nasza kaseta, którą instalujemy na dokładnie takim samym bębenku jak w przypadku naszego tylnego koła. Dzięki temu ten trenażer jest naprawdę cichy, słychać praktycznie sam napęd, a do tego pod obudową jest koło zamachowe o wadze ponad 4 kg. Dzięki temu to pedałowanie jest niezwykle płynne, a wtedy, kiedy planujemy jazdę po wirtualnych górach, możemy pokonywać wznios o nawet nachyleniu 12%. I to jest fajne pod względem rozbudowy własnej formy, tym bardziej, że jest to trenażer, który nie wymaga od nas aż tak dużego wydatku finansowego, żeby korzystać ze wszystkich zalet tego typu rozwiązań. Oczywiście Elite Zumo obsługuje wszystkie standardy, które zapewne znacie w świecie sportu. Mam tutaj na myśli chociażby protokół ANT+ oraz Bluetooth. Rozmawia on dwukierunkowo, czyli jest w pełni interaktywny.